Sorokin. Teixeira. Teixeira przed szansą i gol! 33 sekunda. Bardzo szybko trafiają do siatki. Teixeira zdobywa gola. Ostatnią kampanię spędził w Estonii. Estonii zdobył 3 gole. Fiderszak z najwyższym trudem odbił piłkę przed siebie. Dobreńko. Tutaj każdy gra pod dużą presją, ale to była szansa Stefanowicza. Ale świetny teraz odbiór Sakowicza. Sakowicz stracił jednak futsalówkę. Grasa, kontrata Kadini! 2-0! Świetnie! Rozpoczął tę akcję Grasa, odzyskując futsalówkę, wypuścił w uliczkę Kadiniego, a ten nie dał żadnych szans na skuteczną interwencję. Dobreńce, spójrzmy jeszcze raz na to, co tutaj się wydarzyło. Świetny, mierzony strzał Kadiniego. Sandecki z numerem 89 pojawił się na parkiecie w ekipie Jagiellonii. Kołesnikow, Kołesnikow strzela, broni nogami Cypun. Nie była to łatwa piłka dla bramkarza. Kołesnikow, Taczak. Teraz okazja dla Piasta, strzał z dystansu i słupek ratuje teraz Jagiellonię. Skiepko. Skiepko, bliski straty, jeszcze teraz faulowany, jeden z Gliwiczan, ale trafia do siatki w ten ekwilibrystyczny sposób Kadini. 3-0 prowadzą Gliwiczanie w tym spotkaniu. Jeszcze Skiepko ukarany żółtą kartką. W 22 minucie tego starcia Łabieniec, Taczak bliski, teraz nie... Były straty, okazja dla Jagiellonii, mamy bramkę, ależ teraz rozklepali defensywę Piastunek. Białostoczania trafia do siatki, ten, który przed chwilką popełnił błąd. Skiepko wlewa nadzieję w serca białostockich kibiców. Kołesnikow uderza z dystansu i z najwyższym trudem łapie piłkę Cypun. Kadini, okazja, 2-1, Breno Rossa i świetnie. Piłka odbiła się od Teixeira, Teixeira! Gol! 4-1 w gliwickiej arenie. Najpierw trafił słupek, jednak przy dobitce był już perfekcyjny. Niebiesko-czerwoni prowadzą 4-1. Portugalski szkoleniowiec Piasta. Teraz okazja, świetnie widok, ależ to była bomba Makala. Sandecki. Teraz okazja, ale to była szansa Taczaka. Lazaretti. Wyżej teraz podchodzą Gliwiczanie i słupek trafia Grasa. Skiepko. Skiepko naciskany przez Teixeirę. Jeszcze Teixeira. Czy będzie kropka nad i? Tak jest! Trafia do siatki i w tej sytuacji Lazaretti stawia kropkę nad i. Pieczętuje ten awans Piastunek do półfinału fazy playoff. 5-1 w gliwickiej arenie. 7 sekund do końca. Kołesnikow. Kołesnikow uderza, broni, blokuje ten strzał Grasa. I słyszymy końcową syrenę. Piast Gliwice po raz drugi pokonuje Jagiellonia Białystok. Tym razem 5-1, dwie bramki Teixeiry. Dwa razy wpisał się na listę strzelców Kadini. Jedynego gola dla Jagiellonii zdobył Skiepko. Podopieczni Orlando Duarte awansują do półfinału fazy playoff Fogo Futsal Ekstraklasy. Jagiellonia walczyła, Jagiellonia starała się odrabiać się straty, ale dzisiaj tylko raz zdołała pokonać się Cypuna i Widucha.